Teraz więcej gazu i następny bieg. Będziemy to już zawracać. No tak, ale możemy sobie opóźnić hamowanie. I kierunkowskaz w lewo. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. I teraz mocniej. I cujeczka, 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 cujeczka. Jedziemy. Teraz to już dwójka. Teraz pani zatrzymała się. Jedziemy. I gaz, gaz, gaz. Następny bieg. I opóźnić sobie hamowanie. Następny bieg. Jeszcze jechać, jeszcze jechać. Podjeżdżamy sobie na linię zatrzymania. I zawrócimy sobie w pierwszym możliwym miejscu. Wie pani, gdzie to jest? Pani z Wrocławia? Wszystko bierze, co? W Kobierzycach mieszkam, ale to jestem zameldowana. Nie 2000 obrotów, 1400 zmiana biegu. I już zmiana biegu, już zmiana biegu. Strasznie szybko tutaj te obroty. I następny bieg. Na 40 nie zwracamy uwagi. Teraz idziemy szybciej, szybciej, szybciej. Ale pani nie miała omawianego zawracania? Miałam. Pani nie wie, gdzie tutaj można zawracać do Mikajowej? Podjadę. No gaz, gazu. Nie przyjęła pani, że światła się zmieni. Jedzie pani cały czas tak samo. Będzie, zapali się żółte, pani przyjedzie i będzie po egzaminie. Nie wiem, gdzie mam zawracać. Musiałabym chyba skręcić w lewo. Jedziemy. Strefę egzaminacyjną to musi pani znać jak własną kieszeń. Na Armii Krajowej są trzy miejsca do zawracania. Wie pani? W tamtą stronę gdzie? Na Borowskiej i na Wieży Ciśnień. W tamtą stronę tylko koło transmutu, tam gdzie zawracaliśmy. Nie ma żadnych więcej miejsc. Pani też nie przyjęła, że się zmieni. Nie przekłada pani nogi na hamulec. Właśnie to zrobiłam. No gdzie? No przez nie mam nogę z pedału przyspieszenia. Ale ma pani położyć na hamulec. Idzie. Gaz, gaz, gaz. Śmiało, śmiało. Idzie. No gaz, gazu. Przekłada pani na hamulec. Hamulec jest gdzie indziej. Hamulec. Gdzie? O. Nic się nie dzieje i gaz. Hamulec jest w środku. I teraz będziemy, ja podjedziemy sobie jeszcze do tego. Jedziemy na pustę. I gaz, gaz, opóźniamy sobie. Oto przekłada pani na nogę na hamulec, żeby skrócić czas reakcji kierowcy oraz żeby wykluczyć to zawahanie się. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale chodzi o to, żeby pani poznała możliwość tego auta. Ja przecież mam tutaj nogę, ja nie pozwolę pani wjechać w auto poprzedzające. Nie, jak ja mówię, że jeszcze jest dużo czasu, to proszę mi zaufać. Musi pani wypróbować sama troszeczkę. Bo jeżeli będziemy jeździć tak jak ten, to nic pani się nie nauczy. A tutaj celem tej jazdy w tej chwili jest to, żeby pani poczuła się pewniej w tym samochodzie, żeby pani zobaczyła, jakie są możliwości auta i podwyższyć swoje umiejętności. I następnie. I jedziemy. I gaz, gaz, gaz. Nie wychodzi. I teraz
noga z gazu na hamulec, o, i czekamy, co z tego będzie. Nic się nie było i gaz. I teraz jakby się zmieniły światła, pozostanie pani tylko wcisnąć hamulec, nawet nie przekładać się. No. I tutaj nie zdążymy prawdopodobnie na światło i sobie opóźnimy hamowanie. Jedziemy z gazem, ma pani... Jeszcze nie. I teraz mocniej. I teraz odpuszczamy delikatnie. Nie do końca. O, odpuszczamy teraz. Będziemy za bieżą ciśnień zawracać. Tak. Na Mikajowej są 3 miejsca do zawracania. Gdzie są pozostałe 2? Mówiłem, na Borowskiej. Jadąc w tą, na Borowskiej, na Bieży Ciśnień. Jadąc od Bieży Ciśnień tylko i wyłącznie koło transbudu, tam gdzie zawracaliśmy. Więcej nie ma. Cujeczka, puszczamy sprzęgło, patrzymy tu, nie ma nikogo, jedziemy. To, że pani kręci, to, że pani jedzie, to tym nie przeszkadza pani zmienić na trójkę, zmienić, bo pani na piątkę wrzuciła. To, że pani jedzie po łuku, mi nie przeszkadza obserwować. I następny bieg. Następny bieg. Idziemy. I śmiało. Może pani jechać trochę szybciej niż do Ruszana. I oni pojechali, my prawdopodobnie nie zdążymy i znowu sobie opóźnimy hamowanie. Jedziemy. Nie ma wożenia się dzisiaj. I noga z gazu na hamulec, sprzęgło do końca. I hamujemy najpierw mocniej i odpuszczamy, ale nie do końca. Jeszcze na samym koniuszku, żeby nie było tego. O, jakby pani popuściła milimetr, było idealnie. Lepiej już? Swobodniej w tym autobusie? No, na pewno. Już 2 godziny temu. Kiedy pani zdaje? Jeszcze się nie zapisałam. Pojeździć, zobaczyć. Nie wiem, czy we wtorek jest egzamin, czy odstawię, czy nie, bo ja w tym czasie sobie jazdy porobiłem. We wtorek jakiś jest, chyba nawet się pozapisywali. Tak, nawet jest? Ten chłopak to mówił, że nie, zdaje. On 8. Aha. Ja mam w torebce kartkę z rozpiską, jakie dni są egzaminy. O, bardzo dobrze. Tego nie zapomniałem. I następny. I gaz, i jedziemy. I noga z gazu na hamulec. I zobaczymy, co z tego. Jeszcze zdążymy zahamować, jeszcze zdążymy. Nie zdążymy. I gaz. Teraz, jeżeli na egzaminie
Pani tak na każdym skrzyżowaniu zrobi, egzaminator zobaczy, że pani się przygotowuje, bo jeżeli ja to widzę, on też zobaczy. Natomiast jeżeli żółte światło się zapali tuż przed panią, pani nie będzie miała możliwości, to pani przejedzie. Egzaminator sobie pomyśli, co? No, przygotowywała się pani do każdej, na każdym skrzyżowaniu, światło zapaliło się za późno, nie dała pani rady, ok. I puść. Tak. Natomiast jeżeli pani będzie jechała cały czas z wciśniętym gazem i w takiej samej sytuacji zapali się żółte światło, to co egzaminator sobie pomyśli? Nie dopuściła pani myśli do siebie, że w ogóle zmienił się światła. Noga z gazu na hamulec i czekamy, co z tego będzie. I gaz. Pomyśli sobie, że pani w ogóle nie dopuściła do myśli, że sytuacja może się zmienić, że mogą się, czy te światła by się zmieniły na żółte, czy na czerwone, czy w kropki, czy w krzyżyki. Dla pani byłoby to obojętne, prawda? Opóźniamy hamowanie. No i hamować jak pani chodzi. Odpuszczę to tu. I jedzie. Tak, wracam. O 11 mam tego gościa, co wczoraj ty z Zygmunta. Jak pani chce zobaczyć, to po pani mam gościa, z którym będę robił egzamin wewnętrzny. Może pani sobie siąść z tyłu i zobaczyć, jak to wygląda. Na placu, czy...? Nie, no egzamin wewnętrzny w mieście. On jest z kategorii B, przejeździliśmy około 15 godzin, bo u mnie jest w ten sposób, że najpierw ja przekazuję wiadomości, a jak już wszystko przekażę, robię same egzaminy. I przed nim jest teraz same egzaminy. Nie przygotowała się w ogóle pani do zmiany świata. Nie zwolniła pani... Nie przełożyła pani nogi, nie pomyślała pani, że mogą się zmienić światła, prawda? Opóźniamy hamowanie, jedziemy, nie chodzimy się jak taksówkarz. Czy chcę ten nawyk wyrobić w takim razie? Nie ma nawyku. Ja nie wiem, co to są nawyki. Inaczej pani rozmawia z rodzicami, inaczej z chłopakiem, inaczej w pracy z przełożonymi, inaczej z podwładnymi, prawda? I przechodzenie z jednej skóry w drugą przychodzi pani bez trudności, prawda? Nie ma pani żadnej trudności, że inaczej pani rozmawia z różnymi ludźmi. I to jest tak samo. Wychodzi pani ze swojego auta, sprawa zamknięta, wsiada pani w inne auto, inaczej pani jeździ. A zwalanie na nawyki to jest oznakiem lenistwa, braku skupienia, koncentracji. Nie, panie doktorze? No nie, nie tak będzie. I w prawo pojedziemy. Z tego ślimaka mogę zjechać na tym biegu, czy mam zredukować? No raczej nie, no to jest piątka, a pani... Zakręt 90 stopni będzie pokonywała na takiej samej prędkości jak tu. Jeszcze trzeba się rozejrzeć, bo jest przejazd rowerowy. Trójeczka. Jeszcze jest. Nie, tak wcześniej jedziemy. Jeszcze jest barierka. No i teraz czwórkę możemy puścić. Czwórka, bo autobus sam z góry pociągnie nas.
znowu przed przejazdem kolejowym pani zwiększyła bieg. Wczoraj byli na placu Powstańców Śląskich, czy nie? No, no nie omawiałem. Zostałem wziąłem z nich. A pani była na placu Powstańców Śląskich? Powierzyła pani lądowko? I zjeżdżamy.